Badanie audiometrii tonalnej wykonujemy w celu diagnostyki słuchu u dzieci, w celu sprawdzenia czułości słuchu u dziecka na każdej częstotliwości w zakresie mowy. Średnio wykonujemy badanie na częstotliwościach od 125 Hz do 8 kHz. Wskazaniem do wykonania badania audiometrii tonalnej są infekcje ucha środkowego, kiedy chcemy sprawdzić, czy infekcja, czy płyn w uchu środkowym wpływa na próg słyszenia dziecka. Badania audiometrii tonalnej wykonujemy również w przypadku, kiedy dziecko znajduje się pod opieką logopedy, kiedy chcemy sprawdzić, czy próg słyszenia jest w normie, czy należy wdrożyć jakieś dodatkowe ćwiczenia słuchowe. Wykonujemy również badania audiometrii tonalnej w przypadku kontrolnym u dzieci z wadą słuchu w celu zdiagnozowania czy prawidłowego ustawienia aparatów słuchowych. Badanie audiometrii tonalnej jest badaniem bardzo prostym i przyjemnym dla dziecka. Badanie polega na tym, że dziecku zakładamy słuchawki nauszne i zadaniem dziecka jest nacisnąć, zasygnalizować, że dźwięk jest słyszany poprzez naciśnięcie przycisku. U młodszych dzieci badanie audiometrii tonalnej można wykonać również w formie zabawowej. Wtedy dziecko zamiast naciskania przycisku nakłada klocki lub zwierzątka na dane figurki. Jest to badanie dużo bardziej przyjemne dla dzieci młodszych. Dzieci bardzo ładnie wchodzą w taką interakcję. Badanie wykonujemy wtedy nawet od 3 roku życia. Uwaga, Wojtuś. Bierzemy pierwszy klocek do uszka. Dokładamy do ucha i słuchamy klocka. Jak będzie słychać dźwięk, to co trzeba zrobić? Nakładać. Nakładać. A jak nie ma dźwięku, to co? To nie nakładamy. To nie nakładamy. Uwaga, do uszka przykładamy i słuchamy. Zobaczymy, czy będzie. Uwaga, uwaga, słuchamy. Jest, brawo, pięknie. Do badania audiometrii tonalnej nie jest wymagane szczególne przygotowanie dziecka, jest to badanie nieinwazyjne, natomiast prosimy rodziców, aby poinformowali dziecko, że będziemy zakładać słuchawki. Ma to istotne znaczenie w przypadku dzieci z nadwrażliwością słuchową lub nadwrażliwością dotykową w okolicach uszu i głowy, natomiast całe polecenie i zabawa w celu nauczenia badania przeprowadzana jest już przez protetyka słuchu czy przez technika przed wykonaniem badania. W przypadku, kiedy wynik audiometrii tonalnej jest nieprawidłowy, dziecko kierowane jest do lekarza audiologa w celu określenia wyglądu i stanu błony bębenkowej. Wykonujemy również wówczas dodatkowe badania audiometrii impedancyjnej w celu wykluczenia jakichkolwiek nieprawidłowości w uchu środkowym. Jeśli wynik nieprawidłowy potwierdza się po wykonaniu tych wszystkich badań, dziecko kierowane jest dalej w celu być może aparatowania, doboru aparatów słuchowych lub w celu dalszego leczenia i dalszej diagnostyki. Badanie audiometrii tonalnej należy powtarzać każdorazowo po infekcji ucha środkowego. W przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną lub przedszkolną zalecamy wykonanie kontrolnego badania audiometrii tonalnej raz w ciągu roku.